Hello, hello, z tej strony Seiji i jest ze mną Marcia. Hejo! I witamy was w kolejnym odcinku z Ugly to Beauty Challenge The Sims 4. To pomysł Petera! Zmusił mnie do tego, widzieliście, jaka mi maszkara wyszła ostatnio, zmusza mnie ponownie do nieprawda, tego. Nieprawda, nieprawda, Asia kłamie. Dlaczego? Ja nigdy nie kłamię. I co najwyżej naginam troszeczkę rzeczywistość. A właśnie, że też ostatni odcinek tak się spodobał widzom, że pomyślałem, że stawię na grupę facebookową, bo facebookowi ogólnie mają lepiej, grupę facebookową moją, jak i Asi, Urwisów, jak i Pograiner Ciątek, post odnośnie tego, że na następne odcinki możemy przerobić waszych simów. I zrobiliście nam właśnie kilka osób, podesłało tutaj simów. Jak tutaj widzicie, zabieramy się za simkę od Marcela, nazywa się ona Hermenegilda. Jest ona prawdziwą kreaturką smaku i stylu, uważa, że jej ciało jest niczyśnia piękna. Ona jest u mnie odwrócona, zaprezentuję wam tę piękność. Kokainka, ja cię zabijam! Celowo zrobiłeś taką maszkarę. Anielskiej urody, problem. Anielskiej urody zazdrości jej każda kobieta. A się zazdrościsz jej urody? Oczywiście. Po prostu marzę o tym, żeby mieć takie rysy twarzy jak ona. Anielskiej urody zazdrości jej każda kobieta, a szczególnie pokrajnerka. Tak jest w opisie. Tak jest w opisie. Niesamowite wielkich oczu. No i ogólnie słuchajcie, jak podesłałem posty na grupę moją, jak i Pograimer Ciątek, żebyście właśnie podsyłali, to pod hashtag Ugly to Beauty, ale te hashtagi chyba jednak nie działają. Nawet Dominika, z tego co pamiętam, mówiła, że te hashtagi działają jak działają. I teraz mi tu tylko wyszła simka Marcela, ale wiemy, że są jeszcze inni simowie. Widziałem tam również simkę od bodajże Gabrysi, od Dominiki też znalazłem simkę. Ale teraz weźmiemy sobie właśnie Marcela, a kolejnych simów to na następne odcinki. Ile się uda się. Ona ma ciało godne grzechu. Jeśli Asi mi uda się przekonać na kolejne odcinki. Marcel, co ci chodzi po głowie? Co to za zderzaki? Co to za zderzaki moje prawie pod brodą? Jest cudowna. O Boże, nie, ja się boję. Ja się boję, nie, że znowu Asia, wyjdzie nie mi nie wiadomo co. I kolejna kosmitka będzie, nieprawda. Zobaczysz. Wszyscy pisali, prawda, że ładną simkę stworzyłaś, nawet nie, ładniejszą od mojej. Nie, ladecznicy. Nie, prawda. Nie. Merciątka mnie tylko pocieszały. Nieprawda. Żeby mi przykrości nie robić. No i ogólnie kolejnych simów na kolejne odcinki, bądź będziemy przerabiać na live'ach u mnie, bądź u Asi, ale u mnie możliwe, że będziemy przerabiać waszych simów. I również zachęcamy was, żebyście tutaj podjęli się tego wyzwania. Możecie pobrać tutaj simkę od Marcela i przerobić ją i zdjęcia wrzucić pod postem, tak, odcinka na grupie facebookowej bądź na fanpage'u, jak umieszczę i jak Asia umieści, to w komentarzach właśnie pod tym postem możecie podsyłać zdjęcia. Ja z przyjemnością zobaczę. Żeby wiecie, tak, pod tym postem, a nie innym, żeby nie robić jakiegoś takiego harmideru, tak? No. Bałaganu, o, na grupie, że tak powiem, także tylko w komentarzach. Do czego oczywiście zachęcam. Będziemy czekać z niecierpliwością. Także jest ta simka. No i ogólnie wiecie, facebookowi mają lepiej. No, dlatego zachęcamy. Tak. Jeśli ktoś nie jest na grupie facebookowej, zachęcamy również do dołączenia do grupek. Także co? Ja jestem gotowa. Bierzemy się za Hermenegildę, ustawiamy Mamy sobie czas 15, 15 minut. Tak. 15 minut i tylko jeden strój codzienny. Tak. Bez tych pozostałych, bo ostatnio nawet nie miałam czasu. A się nie zdążyło. Nie zdążyła. Jeden wystarczy. Okej. Okay. Także no, oczywiście mój stoper coś się poklekotał. Halo, mój telefon się zaciął. To jak już będziesz, wiesz, jak ustawisz, to daj znać. Ja już się boję, Boże. Nie wiem od czego zacząć. Boję się, że jak cokolwiek ruszę, to ona się rozsypia. Dosłownie. Asia, nie stresuj się. To jest. To jest. Szczerze, Marcel zrobił, jak widziałem, najłagodniejszą simkę. Ale najpiękniejszą właśnie widziałem u Dominiki i u Gabi, że ta mega wodza fantazji, wyobraźni ruszyła.
Ale jakie ma pośladki, jakie ma bioderka. Jeziu. I te zderzaki, nie mogę. Asia, mój telefon się zaciął. Dobra, okej, jest. Prawie, jeszcze reklama. No, także przez ten czas możecie obczaić, słuchajcie, grupki, nasze social media. Nim jak tutaj ogarnę stoper. Oczywiście tak, zachęcamy. Poczekamy. Ogólnie ostatnio moja grupa na Facebooku Urwisów przerobiła się troszeczkę taką... Okej, mam stoper. Aha, także, dobra. Więc co, zaczynamy? No, powiedz kiedy. Jak powiesz już, to ruszam. Już. Ja też już ruszam. Już, już, idziemy. Ogad. Dobra. Pierwsze co, to wszystko jej zdejmę. Ja to wyglądała lepiej. O mój Boziu, jaki ona ma piękny nos. Ogasz. O Boże, te oczy. Nie, po prostu nie, co to ma być? Piękna, cudowna. Podoba mi się. Także beauty to... Zmieniłam zdanie. Asia, beauty to ugly rusza, nie? Tak, beauty to ugly. Pełnej okazałości. O matko, ile... Jakie? A ja nawet nie wiedziałam, że ona ma takie tatuaże i mięśnie. Ojeju. No, do mordki idziemy. O, tak wygląda zdecydowanie lepiej. Asia, już widzę coś tam... Kombinuje. No. Szaleje. Jestem mega ciekaw, jak wam widzowie wyjdą, bo u mnie na grupce Asia kilka osób podesłało. Dominika właśnie, jak tą ostatnią simkę przerobiliśmy, podesłała, jak jej wyszła. Mhm. Boże, ona wygląda jak hop. Ale jak tu te powieki tak ludzie robią, że tak przeciągają do góry, nie? No. Ja sorry, tak... Marcelku, ale muszę jej zmniejszyć zderzaki. Jezu. Muszę jej trochę zmniejszyć zderzaczki. Ja tak nie potrafię. Ja tak powiek nie potrafię je zrobić. Okej, zrobiłem. Zmniejszyłem. Tylko te czoło ma jeszcze takie o. Te oczy! Jakby była naćpana. Jeszcze ten nos ma jakiś taki przygnieciony, jakby ciągnik ją potrącił. Jest wiecznie naćpana. Mogę do nosa przejść? Boże! Co? Jak ty, Marcel, to zrobiłeś? Dobra. Co się tutaj dzieje? Jeszcze tak zmniejszył. Postarał się. No nie? Żeby było ciężko. Mhm. Ale jestem mega ciekaw, jak widzą... wyjdą. Wyjdzie praca Marcela. Co ja robię z tą brodą? Mogę to jakoś... Nie no, ale te oczyska... Ja zawsze mam problem z oczami. Okej, ja coś z ustami, wiesz? O. Usta jej są... Okej. Powiem ci, że oczy to mój największy koszmar chyba. A u mnie nos. Ojejciu. Taka Baba Jaga, kurde, wyszła. O matko, ten nos! On jest przepiękny. Oczy to ja mam okej w miarę. No. Marcel, co ty jej zrobiłeś? Ale naprawdę, mega pięknie Simu stworzyli. No nie. Jeszcze ten nohal. Taki grecki jej zrobię. Grecki? Ja jestem mega ciekaw, jak ci wyjdzie. Możemy zmienić karnację, prawda? Tak. Dobra, niech będzie to. Wiesz, kogo ona mi przypomina, a raczej co mi przypomina? Co ci przypomina? Te takie posągi wielkanocne. Łeb. Aha, te, na wiesz, wyspie wielkanocnej. No, na wyspie wielkanocnej, takie... Co ona ma tutaj z tym? Nie wiem, wygląda... Nie, co nie robię. Powiedz mi, ile mamy czasu? 4 minuty minęły. Już? Mhm, tak około. God damn. Okej, włosy jej dam, będzie pięknie wyglądała. Ja niestety mam mało modów. Dzisiaj właśnie nową serię szkowaliśmy, w zależności od tego, czy Asia stawi odcinek z nowej serii. Mhm. Wcześniej czy później. A może dam jej włosy z Yandere? Też. To już jak chcesz. Kurczę, te zielone włosy.
Mało mam modów, ale dzisiaj właśnie, słuchajcie, przeglądałem te mody i na stronach i było masa pięknych modów, których ja niestety nie miałem. One wyglądają jak hop. Może te? Te są fajne. Tylko jakiś kolor może. Dobra, niech będzie taki. Ja się tutaj męczę. Jezu, jak ja się tu męczę. Tylko ten nos ma dalej taki szpiczasty. Dobra, jest już w miarę okej, ten nos. Tylko jeszcze usta z tej strony są jakieś tak... Ta warga... O Boże. Słuchaj, słuchajcie, ostatnio oglądałem... Zacząłem oglądać Scooby-Doo. O! Jeśli ktoś ma mnie na Snapie, to wie, że zacząłem oglądać tą wersję Scooby'ego. Nie najnowszą, ale tą ostatnią. Brygadę Detektywów bodajże. I to, jak przed chwilą moja synka miała usta, to przypominała mi innego potwora, którego tam łapali. Dobra, ten nos jest też w miarę okej. Okay. Jeszcze bym go tak tutaj zmniejszył. Okej, okay, dobra. Nie, nie. To jest masakra. Masakra. Nie wiem... Można dać im jakieś skiny? Można, nie? Tak. Gdzie są te skiny? Tu chyba. Nie. Twarz? Łeb ma taki jajowaty, nie wiem. Dziwny. Gdzie są skiny? Nie mogę złapać ją. Detale skóry to było, nie? No. O mój Boże. Kurczę, jak ja mogę zmniejszyć jej głowę? Nie mogę? Serio? Czemu ona tutaj ma taki... No ma strasznie wysuniętą głowę. Zrobię jej z tygrysa, kurde. Ej, nie mogę tego... Kasuj to. O Boże. No bo to się tak nakłada dziwnie na siebie. Ale ona staro wygląda. Zdejmę jej przy okazji. Będzie miała zadarty nosek. Ubrania jej zdejmuję, słuchaj. Buty też zdjąć. Matko! Rozbierasz ją? Mhm. Pozbawiam ją odzienia. Czemu ona ma... Halo, dobra. Miałem jakąś spódnicę, nie myślało. Ej, co ona ma z brzuchem nie tak? Czy to przez ten skin? Co ty chcesz od jej brzucha? Jakiś taki... Ile nam czasu zostało, możesz mi powiedzieć? 7 minut minęło. Więc jeszcze połowa czasu jest. No, połowa, okej. Skasować to. O matko, co ona ma z tą dupą? Jak to możliwe? Ale to chyba przez ten skin, co ja mam. Tak mi się zdaje. Okay. Tak? Okay, na pewno przez niego. Ja też jakiegoś skina tak. Może jej tam będzie wyglądało troszeczkę lepiej. O Marko, ale i tak wyciągało. Wyciągnęło ją do przodu, że masakra. Oh, makijaż dla niej. Nos ma straszny. Nie. Jak wygląda? Skinem wygląda naprawdę interesująco. Może da mi jakieś oczy. Coś takiego może. Oh my gosh! Wiesz co, chyba tak zostawię. Jest taka oryginalna. Genialnie wygląda, mówisz? Jak no. Tutaj... O matko! Nie, cofnij to. W tej swojej wyjątkowości. Ej, co się jej stało z oczami? Co zrobiłeś? Boże, ja tylko przeciągnąłem te oczy. Dlaczego mi to nie cofa? O mój Boże, jak ona teraz obrzydliwie wygląda! A miała takie okej te oczy. Kurczę, co jest z tym nosem? Jakby się kocham, nie wiem co by się sorry. Stało. Czekaj, to cofnę. Jakby miała bliskie spotkanie, nie wiem, z ciężarówką. No, dalej. Moja nie lepsza. Nos. Nie no, zdjąć jej znowu muszę makijaż chyba. No. Naprawdę nie wiem co jest z tym nosem. Miałem takie ładne oczy, a coś z nimi zrobiłem, nie tak? W ogóle tam przez przypadek kliknąłem, ale powróciłem, a teraz... No. No mnie momentami ciebie przerywa. Nie! No, niestety. Mamy problemy, słuchajcie, czasem. No. Skype'a nie działa, TS nie działa.
Ona miała takie genialne te oczy. No, Boże, czemu tak? A już 10 minut minęło, a ja będę się teraz użerał z oczami, słuchaj. Boże. Ona wygląda jakby ktoś te oczy... Gdzie są te oczy? Podbił. Zdejmij je. Zdejmij je. Zdejmij oczy. Proszę cię. Zdejmij oczy. No co, Alicja w azylu potrafiła. No. Może nie jest jakąś mega pięknością, ale jest bardzo oryginalna, muszę ci powiedzieć. Ta moja jest bardzo, ale to bardzo oryginalna. Mówię też. Tak ją pięknie przerabiam. Jak zobaczysz, ty się przestraszysz. Nie wątpię. A dam jej takie różowe oczy. O, oh God! No to ma być w ogóle. Nie, wyskakuj z tych włosów. Też jej dam jakieś inne. Gdzie są te makijaże, halo? Wygląda jak małpeczka. Ja się boję, że ja coś tutaj popsułam, w sensie... Tak, te miałaś, nie? O Boże. Dawaj tu jakiś makijaż. Co ty masz jakiś makijaż? Bo ja nie mam czasu. Kobieto. Oh, oh no, oh no, oh no. Ile jeszcze zostało? 5-4 minuty. No, nie mam pomysłu. Fryzura, fryzura, fryzura. Włosy. A dałaś już ubrania? Bo ja nie. Nie. Ja też właśnie nie. Może jakieś dłuższe jej dam. O, w tych wygląda okej, w miarę. Ojejku. Może nie chcę takiej talii osy jej dawać zbytnio. Te głowy jednak i tak średnio. Dobra, przechodzę do ubrań. Ja też, bo nie będziemy mieć czasu. Ubrań to ja mam o wiele więcej, jak możecie zauważyć. Ale będę musiał pobrać więcej takich właśnie typowo fryzur i tak dalej. Tego mam mega mało. No i tutaj nogi wyglądają na takie patyki. Te stopy jeszcze ma takie. O kurczę, Ania. Jest piękna. Moja też. Jest piękna. Piękna inaczej. Jakie ma duże nogi. Właśnie te nogi coś mi nie działają. Czy to nie działają? Nie pasują. Czy to przez... Jest pięknie oryginalna. Nie wierzę. Nawet mi się podoba, muszę wam powiedzieć. Nie robię jakiegoś szału, wiem, że bylibyście w stanie zrobić coś fajniejszego, ale... Jestem ciekawy, jak wam pójdzie. A, i pamiętajcie, 15 minut sobie ustawcie czasu. Tak, tak, żeby było sprawiedliwie. I tak będą oszukiwać. Nie przyznają się. Może daj tą kurtkę. Tylko tutaj znowu ma cycki jakieś takie. Tak. No. Miała, ale nie takie. Nie. Daj mi skórzaną kurtkę. I... Okej. Nie to. Jakieś leginsy. Dzwony. Dzwony jej dam. Słuchaj, Asia, dzwony. U matka jakieś paski. A tu... Co ja zrobiłam z tym nosem? Nie. A czarna? O matko, nie ma takich. 13 minut minęło. Oh God! Jeszcze nie! To są jakieś leginsy. W miarę okej. Okay. Wstawię ją w leginsach. Niech będzie. Czemu nie? Ten nos! Czy to też jest fajne. Takie podarte. A u mnie to ona w ogóle wygląda pięknie, ślicznie. Przez tą ostatnią minutę jeszcze postaram się coś tutaj wykombinować. Co z tym nosem? Właśnie, też mi się ten nos teraz mniej podoba. Taki wychodzi jakby, nie? I to takie widoczne no, jest. No, taki... Takie gude. Nie wiadomo skąd, bo wychodzi jej po prostu ta dziurka w nosie.
ty to zrobiłaś, Marcel. Nie no. Marcel! Okay. Co ty zrobiłeś? Trochę wydłużaj ten nos. Okej. Ja wiem. Nie wygląda najgorzej. Profil ma jednak. A, jeszcze tu, tu. Jakąś szmineczkę fajną. W miarę okej. 15 minut mija. O, o. Właściwie już minęło. Już minęło? No. Okej, mogę już tylko dokończyć? Okay. Dobra, skoro minęło, no to minęło. Mógłbym dać jej jakieś dodatki, no ale no, niestety. Tylko kolor poprawię, o. Okay. Matko, jakie ona zęby ma jeszcze końskie. Nie, po prostu jeszcze nie szeroki wiem. Uśmiech. Tada! Już. Oryginalna laseczka. Niech zadecyduje, która mu się bardziej podoba. Twoja jest ładniejsza. Masz więcej dodatków, jeżeli chodzi o same makijaże. A ja się trochę wygubiłem i też po prostu męczyłem się tutaj z tym musisz nosem. Musisz sobie ściągnąć więcej. Tak, musisz sobie ściągnąć więcej. Trzeba będzie więcej ściągać. No i ogólnie jestem ciekaw, jak wam wyszła ta simka. Ten nos! Minut. Jezu, teraz jak patrzę. U kogo? Co ja zrobiłam z jej nosem? O wiele lepiej wygląda niż... Lepiej nie przyglądać się z bliska. Jeszcze chciałam go poprawić, ale okej. O wiele lepiej wygląda niż u mnie. Nie, no twoja też jest spoko. Jest spoko, jak naprawdę. Można, jak tak nosem można być zrobić? Przyznam się szczerze, że podoba mi się bardziej jak poprzednia. No, ona na pewno jest lepsza. Nie doceniasz się. Okej, powrócę do tego nosa, bo ja nie wiem, co tutaj się z nim odwala. Znowu mi ciebie przerywa. Także kochani, czekamy na wasze prace. Tak jak mówiłem na początku, podsyłajcie je w komentarzach pod postem, jak się pojawi na naszych grupach facebookowych. Oczywiście do nich zapraszamy, jeżeli ktoś jeszcze nie należy do Urwisów albo do Pokraja Mierciątek. No, zapraszamy serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do następnego razu. Bajo. Pa, pa.